Cześć, brat. O, czemu zawdzięczam ten honor? Chyba mnie się należą wyjaśnienia, prawda? Jakie znowu wyjaśnienia? Napuściłeś na nas panią Michalinę. Kogo? Michalinę Pietra, z tą asystentką archipresbiterialną. Nawiedzoną defotkę. No tak, tak, była u mnie. Jeśli chciałeś skłócić mnie i Joasię, to właśnie ci się udało. Od czasu, jak ta baba była, to kłócimy się jak pies z kotem. Ojej, nie, nie. Nie całkiem takie były moje intencje. Przeszkadza ci, że moja przyszła żona jest policjantką, tak? Nie chodzi mi o nią, tylko o ciebie. A dlaczego wchrzaniasz się, kurde, w moje życie, no? Co ci się we mnie nie podoba? To, że jesteś jakimś straszliwym dewotem. Ja? No tak, stałeś się oszołomem z kruchty. Jestem, kim jestem i nie ty będziesz o tym decydował. Twój wybór, braciszku, ale chciałem ci tylko pokazać, jaki będziesz za kilka lat, jeśli się nie zmienisz. Będziesz taki sam, jak ta twoja Michalina. Żadna kurde moja. No, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze raz ci powtarzam, nie wchrzania się w nasze życie. I nie wbijaj klina między mnie a Joasię. Nie każ mi wbierać między dwojgiem ludzi, których kocham, bo... Bo co? Bo wybiorę ją, a ty zostaniesz sam. Ostry jesteś, braciszku. W takim razie nie pozostaje mi nic innego. Jak wypić zdrowie Joanny. Zdrowie mojej przyszłej szwagierki. Czego ty nie rozumiesz? Ja w końcu zrozumiałem, że małżeństwo to poważna sprawa. Nie wątpię, że poważna, ale beznadziejna. Dlaczego? Bo ty tak sądzisz? A ja właśnie czuję wagę swojego zobowiązania. No i? Nawet tego nie wiesz? To naprawdę przyjemne i piękne. Chcieć i móc być z tą samą kobietą i potwierdzić to uroczystym ślubem w kościele. Jeszcze się nie ożeniłem, a już mógłbym śluby reklamować. To tylko chwilowa egzaltacja, bracie. Nic więcej. Jak to nic więcej? Co ty gadasz? Przekonasz się, jak ci życie wyleje kubeł zimnej wody na łeb. Skończy się egzaltacja, zaczną się schody. Mówię ci, musisz bardziej uważać. Znowu szanisz. Mówię ci, z nimi trzeba twardo i to od samego początku. Muszą wiedzieć, kto jest szefem. Wiesz co, nie chcę być niegrzeczny, ale takie rady to ty sobie możesz wsadzić, wiesz gdzie. Nie gniewaj się, bracie. Przeze mnie przemawia doświadczenie i mądrość. Wiesz co, Janusz, może ty jesteś mądry, ale w interesach. Zobacz, jakie ty masz życie prywatne. No jakie? To klapa. Totalna klapa. Naprawdę? Nie zauważyłem. Tak? Gdzie są te wszystkie twoje kobiety? Gdzie Konstancja, Angelika? Dobrze, dobrze. Daruj sobie te wygłupy. Wygłupy? Z kobietami trzeba twardo. No to twoja zasada. No i dokąd cię doprowadziła? Zniszczyłeś je wszystkie. Gówno, wiesz. Rozejrzyj się, Janusz. Nie ma ich. Zniszczyłeś je wszystkie i zostałeś sam. Bo kiedy okazuję Joasi czułość, ciepło, kiedy ją dotykam delikatnie, to kurde, czuję się prawdziwym facetem. Mięczarskie gadanie. Ja ją kocham, a ona mnie. I to jest piękne. A poza tym kobiety lubią być uwielbiane. No tak, na pewno. Ty całujesz ziemię, po której stąpają, a one robią z ciebie wała. Myślisz, że w miłości to jest tak, jak w twoich interesach? Ciągłe podstępy, walka? A nie? Słyszałeś o czymś takim jak zaufanie? Nie doszedłem jeszcze do litery Z w słowniku, biedny naiwniak. Janusz, ty się ciągle zgrywasz. Zamknij się. A to dlatego, że potrzebujesz kogoś bliskiego. Mam syna. Nie o to chodzi, no. Potrzebujesz kobiety takiej jak moja Joasia. Może byś sobie kogoś znalazł, no, dla swojego własnego dobra i dla dobra Pawełka. Kogo ja sobie mogę znaleźć, Osa? No dobra, to ja to zrobię.
Osa. Ty jesteś dobry brat. Ale nam nie szkoda kobiet. No tam szkoda, no. Może nie spotkałeś tej jednej, jedynej, no. Może nigdy nie kochałeś. Może. Może nawet nie wiesz, co to prawdziwa miłość. Może kiedyś wiedziałem. Była taka kobieta. Domyślam się. No kto? Poznałem ją na konkursie piękności. Została mi z województwa. Rzeczywiście była ładna. Była piękna. I te jej oczy. Wiesz, że nawet nie przeszkadzało mi, że była wyższa ode mnie. Była taka uległa. No ty? Jaki byłeś dla niej? To dla niej. To dla Angeliki stworzyłem ten dom. Było nam tu dobrze. Dobrze. Pamiętam, jak ją poniżałeś przed służącą, zamykałeś w piwnicy. Co ty tam wiesz, pojawiłeś się tu dużo później. Wcześniej ja byłem dla niej czuły, byłem miły. Gotów byłem jej nieba przechylić. No i co, przeszło ci tak nagle, czy poniósł cię ten twój cholerny charakter? Bo pojawił się ten przystojniaczek, księżulo Adam. Co ty gadasz, ksiądz Adam był i jest w porządku. Nie broń klechy, on wszystko zepsuł. Janusz, czy ty zawsze musisz sobie wymyślić jakiegoś wroga? Wymyślić? On mi uwiódł Angelikę. Wariowałeś, no przecież Angelika nie zdradziła cię z księdzem Adamem. Fizycznie nie, ale mentalnie tak. Dusza należała do niego. Za dużo wypiłeś. Musiałem ją ukarać. Ukarać? Dlatego skazałaś ją na taki los? Zasłużyła. Ale ona teraz zasuwa w tym obskurnym warzywniaku i pewnie tak będzie do końca życia. Dożywocie, tak? A może ja jej te kary skrócę? Co ty na to, Oso? No, już to widzę. Wiesz co? Chodźmy do niej. Przypomnij sobie, jak wyglądała. Co, przyprowadziłeś mnie tutaj, żeby pokazać mi jej zdjęcia? Wiedziałem, że tu gdzieś musi być. A co to jest? No, to z Konstancji. A w nim telefon do Angeliki. Co się kiedyś spotkały, kombinowały, jakby mnie wykiwać. Robisz już spokój. Jak się powiedziało, a? Co chcesz zrobić? Podążam za głosem serca. Powinieneś się cieszyć. Halo? Tak, słucham. Nie ma sensu. Przeszłość. Nie ma co do niej wracać.